Hej, Doc Wyatt, czyli jeden z głównych scenarzystów Ninjago, ujawnił kilka ciekawych informacji na temat nadchodzących odcinków Powstania Smoków, w tym wieści o nowych mocach, o mistrzu Rasa, a nawet o Strzaskobrocie. Dziś się temu wszystkiemu przyjrzymy. Zapraszam. W ostatnim odcinku pierwszego sezonu dostaliśmy coś w rodzaju spoilera na temat drugiego sezonu, gdy Raz opowiadał o uwolnieniu mrocznych mocy. Czy w ostatnim odcinku drugiego sezonu dostaniemy spoiler na temat trzeciego? Na to pytanie od fana Doc odpowiedział następująco. Nie chcę się spierać, ale nazwałbym to raczej zapowiedzią, a nie spoilerem. Mimo wszystko odpowiedź na twoje pytanie brzmi zdecydowanie. No i bardzo fajnie. Myślę, że teraz, zwłaszcza przy dzieleniu wszystkich sezonów na dwie części, to będzie zabieg pojawiający się po prostu w każdym finale. I fajnie, bo daje nam on sporo tematów i możliwości do tworzenia nowych teorii. Przejdźmy teraz do Mistrza Rasa. Czy zobaczymy Mistrza Lorda Rasa pod koniec drugiego sezonu, czy dopiero w trzecim sezonie? Doc odpowiedział, nie powiem ci, kiedy poznasz prawdziwą tożsamość Mistrza Rasa, ale powiem ci, że kiedy to nastąpi, będzie to duże zaskoczenie. No i to jest bardzo interesujące, bo to oznacza, że to nie będzie raczej jakaś nowa postać. Jeśli byłby to ktoś, kogo nie znamy, to nasze zaskoczenie raczej nie byłoby jakieś super duże. Po prostu kolejny złoczyńca. Nic nadzwyczajnego, nikogo by to nie ruszyło. Ale jeśli ma być to dla nas sporym zaskoczeniem, to musi być to jakaś postać, którą już znamy. Doc pod tym samym wpisem zażartował, przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Tak między nami to mama Lobo. Nikt się tego nie spodziewa. Nie no, żarty żartami, ale jeśli macie jakieś nowe pomysły, kto mógłby być mistrzem Rasa, to piszcie w komentarzach. Ja dalej podejrzewam, że to będzie jeden ze smoków źródła. Ale niestety na to wielkie ujawnienie będziemy prawdopodobnie musieli jeszcze długo poczekać. Czy moce żywiołów zakazanej piątki również pochodzą od pierwszego mistrza Spinjitzu? Odpowiedź nic konkretnego nam nie mówi, ale możemy sobie na jej podstawie coś ciekawego wywnioskować. Doc odpowiedział bowiem, dowiesz się tego, ale nie w tym momencie, o którym myślisz. No, wydaje mi się, że większość fanów zakładała, iż moce zakazanej piątki zostaną przedstawione na turnieju źródeł. To wydaje się logiczne, bo Nocte został uwolniony, a jeszcze jeden z członków tego tajemniczego stowarzyszenia prawdopodobnie opętał Jordanę. Skoro więc wyszli z więzienia, no to będziemy mogli zobaczyć, jakie mają moce, tak? No, właśnie teraz po tej odpowiedzi Doka to chyba nie do końca. Skoro twórcy twierdzą, że nie poznamy tych mocy w momencie, o którym myślimy, to istnieje dość duża możliwość, że w tym drugim sezonie nie zobaczymy tych nowych żywiołów. Będziemy musieli czekać jeszcze dłużej, prawdopodobnie do sezonu trzeciego. Czy Strzaskobrót jest mocniejszą wersją zakazanego Spinjitzu? To już tak w ramach raczej takiej ciekawostki, ale Doc odpowiedział, że Strzaskobrót nie opiera się na tych samych technikach co zakazane Spinjitzu, więc nie da się jednoznacznie stwierdzić, co jest mocniejsze. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.